Ej! Co mi kupuje za 400 zł? Co jest kurwa? Mówi, że nie masz kasy. No nie mam. Już mam. Patrz. Patrz, co ona mi kupiła. Czaisz? Ja nawet nie wiem, jak mam to kurwa założyć. Powiedz mamusi, niech jutro przywiezie mi ten smoczek, bo spać się z niego nie da. Zrobiła mi przez ten czas, co ja sobie streamowałem, to zrobiła mi bezę. Patrz. Beza z tymi. Z poziomkami. Widzisz? Prawdziwa sugar mami. Cześć kochani, widzowie. Siema, witam wszystkich. Zakupiłem troszeczkę artefaktów. Nie Venera, bo byłem badany i nie miałem. Ale no już w sumie mogę mieć, bo troszeczkę przyjąłem szonów. Ale to spokojnie, za rok się zbadam. Siema, kiedy stream bez alkoholu? Jak to bez alkoholu? Kupiłem rąbek tajemnicy tutaj, mojej sugar mami. Oczywiście nie ja płaciłem, bo po co mam płacić? A i wczoraj leżeliśmy sobie. Ja tam oglądałem streama Franka na kompie. I ona pracowała sobie na kompie też na łóżku. I nagle słyszę coś w tle, Franek w tle. Odwracam się, a ona Franka streama ogląda. I teraz robię sobie miksturę. Potem dodaję miód, ulega krystalizacji. No dobra. Ej kurwa! To jest refleks alkoholika. Kostka masła. Nie dolewam do wywaru, tylko sobie robię szota. Taka warstwa, dobra. Niech to się teraz zaprzyjaźni. Ulala, ale nos piecze. Niech się zaprzyjaźni. Dobra, spróbujmy to teraz. Łyżeczką. Nie mogę tego wąchać, bo jest... Ostre strasznie. Daję, dałem kurwie miodu. No mieszam. Prawiałeś już kiedyś seks? Nie, a co to? To są już mingle? Ja lubię robić, jak jest czysta dupa, nie lubię jak ktoś mi robi. To jest kurwa. Powiedziałem mojej sugar mamie, żeby nie przyjeżdżała do pierwszej, do mieszkania. Bo mam pracę. Spójrz na chorobę, zwal konia. Nie walę konia, bo mam sugar mami od tego. Nie chce mi się nawet, jak ja to mam... Kurde, jak w burdelu. I patrz, i wkładasz tu dwa takie czosnki do nosa i podobno działa. To działa, bo widziałem na TikToku. Nie no, za duże to jest. 15 minut podobno tu trzeba siedzieć. Historia z sugar mami to było tak, że wychodzimy sobie od Gesslera w piątek, bo sobie jedliśmy tam, oczywiście ja nie płaciłem. I wychodzimy już po jedzonku, widzę naprzeciwko i idzie taka Julka, którą poznałem wcześniej i ona pyta, znaczy kurde, ja na początku nie poznałem, tylko ona pyta, jak dojść na Koszykową 7? Ja mówię, ej kurwa, ja cię kojarzę. A ona, ej, ja ciebie też kojarzę. A, to z tobą tańczyłam. A ta moja sugar mami, co? Co? I ten, i przyszła, dała mi buziaka się przywitać, mówię, tam, w tamtą stronę idź. I potem taka kurwa była obrażona. Chciała jechać ten, do siebie do domu, a nie do mnie. I już zamówiła sobie taksówkę. Ja mówię, dobra, co kurwa, chcesz to jeść sobie, pójdę jeszcze gdzieś popić sobie. I wiesz, już przyjeżdża taksówka i ona wsiada do taksówki i ma otworzone drzwi i do mnie, wsiadasz czy nie? Ja mówię, no wsiadam. No i pojechaliśmy do mnie. Już była pierwsza awantura, ale wygrałem. W sobotę spędziliśmy razem, oglądałem Hayrik, a ona sprzątała. Nie wiem, co robiliśmy, no to co, trochę się poruchaliśmy. Kurwa, jaki ona ma głos, to już jest atypiary. Normalny ma głos. Przecież nie ma ukraińskiego. Nazwałbyś się Zigolakiem? Nie, bo ja nie biorę pieniędzy za seks. To, że mi ktoś postawi obiad, kolację, wyjazd na wakacje, nie znaczy, że jestem żigolakiem. Rumiana barterowa. Dzisiaj kolejna zabawka pokazana? O kurwa, pierścionek spadł. Jest... Jest też coś takiego. I nowy aloe vera. No pierścionek spadł pod ten, ale już chuj, trudno. Nie wierzę w końcu! Słuchajcie tego! Dobra, podłączam kurwa dysk, czekajcie! No bo ja... Ona tak, ona usunęła Facebooka, usunęła Instagrama, ja straciłem z nią kontakt, a dwa lata temu tak sobie działaliśmy, że szok! Taka fajna małolatka, o Boże! Kasia! 17 lat miała? No tak, i są. Opowiem, to by warto. Dodatkowo poznaję laskę na Tinderze. Znaczy teraz ją zobaczyłem. Wiecie, jak oni mieli pojebane imprezy? Ja bywałem na takich imprezach.
na tych imprezach było tak, że gościu wyjmował jakieś karty takie pojebane z zadaniami, grało się w butelkę, na przykład butelka wypadała na mnie, jeszcze raz się kręciło i butelka wypadała na przykład na tę kasie. I koleś odkrywał karty i na przykład było nasikaj na swoją, na wybraną osobę, nie? Czyli ja musiałem nasikać na ten, na tą kasie. I normalnie szło się, znaczy ja tak nie robiłem, bo ja powiedziałem, że pierdolę tą grę, bo ja nie jestem takim patusem. Ale normalnie oni szli z laską do wanny i no wiesz, laska się rozbierała, a oni kurwa sikali na tą laskę. No to jest normalne? Pojebane to było. Nie było szczane na kasie, bo ja na kasie nigdy nie sikałem, tylko raz... No dobra, nie raz się z nią widziałem, tylko więcej razy się z nią widziałem. Ale ten, ale... Spoko dziewczyna, taka malutka, fajna. Albo kochasz techno, albo dopiero pokochasz, to są... Taką to bym, no, poszedłbym. Nie interesuje mnie szybkie samochody, nie mam takiego. Fancy drinki, nie stawiam takich. Wartości połowy upatrzcie twoje Gucci klapki. Nie mam Gucci klapków. Mam śmierdzące Adidasy klapki. Ej, fajna jest. No nie mówcie, że takie dziewczyny istnieją. Fake? Ale ma... O taką to bym zeszmacił nawet. Ale nie tak, że zaprosiłbym ją na randkę czy coś. Normalnie bym wyjął kutasa i ją walił po czole. Jutro do pacjenta przychodzi na ruchanie. Jakieś porady? Tak, Derendol. Żel do ruchania typu Durex i z 5 prezerwatów. I alkohol. Twój ulubiony. Ważne, żebyście się dobrze bawili, a nie szmata. Kolabo z Tomkiem Chickiem to już było ostatnio. Jak na Discordzie ten. Na Discordzie dałem, jak pokazywał rewolwer. To tego nigdzie nie zobaczycie. Jak kopyto pokazywał. To ja jak do mnie jakaś szmata coś mówi. O. Janek, przywieź mi wódę. Ej, jak ładnie wyglądałem wtedy. Teraz wyglądam jak menel jeba. Ja pierdolę. Jeszcze nie miałem takich... Co mi się dzieje z włosami? Kurwa, jaki młody. Ja pierdolę. Wywaru się napij? Już pierdolę ten wywar. I mam lepszy wywar. Patrz. Tu jest lepszy wywar. Kurwa, już wiem od czego to się stało. Od zadawania się ze starymi ludźmi. Patrz. Sugar mami mówi mi... Ja ostatnio jak sobie leżymy po tym, po... Umyłem ręce, tak umyłem. Mówi mi, czy ona może mnie zabrać do Grecji na Mykonos. Bo ona tam ma dom. I mówi, że będą tam ludzie powyżej 35 roku życia, 35-40 lat. Ale kurwa, o czym ja mam z takimi ludźmi rozmawiać? Przecież to są staruchy. Co oni będą mówili? Wiesz, bo my budujemy dom, my tam, wiesz, ogródek musimy ogarnąć. Nie wiem, kurwa. Naprawdę, jak ty moi rówieśnicy? Ja mam 27, 26. Poradnik. Poradnik wyrywania sugarmanu. Notuj. Weź sobie kartkę. Weź sobie kartkę, długopis. Albo marker najlepiej. Marker. Pierwsza rzecz. Jeżeli nawiązujesz kontakt ze starszą osobą, czyli na przykład masz 20 lat i podchodzisz do laski, która ma 40 lat. I możesz mówić do niej na pewno na pani. Tylko musisz ją traktować na równi ze sobą. Musisz traktować ją na równi ze sobą, czyli normalnie. Mówisz do niej, ej, laleczko, albo coś tam, ej, piękna. I wiesz, traktujesz ją jak dupę, która ma 20 lat. Na równi. I wiesz, i od razu próbujesz, prosto z mostu, próbujesz ją odmładzać, nie? Odmładzasz ją, odmładzasz. Ja do niej nie mówię mamusiu. Ja nie mówię do niej mamusiu. Ja mówię do niej po imieniu albo ej, ślicznotko, albo ej, pięknotko. Na przykład nie wiem, wstaję, wygląda jak... No dobra, nie wygląda jak gówno jak wstaję. Ale wiesz, włosy rozszczypane i mówię, o kurde, ale pięknotka. I wiesz, i daję takie komplementy, one to lubią. Nie mówisz, że ej, sorry, zapłacisz za moje wakacje, albo ej, słuchaj, nie mam pieniędzy, zapłacisz mi za kolację, albo nie wiem, zabierzesz mnie gdzieś tam. Nie mówisz tak, tylko mówisz, na przykład bierzesz sobie telefon, nie? I sobie przed snem, wiesz, przytulony do niej jesteś, przed snem i przeglądasz sobie. Wpisujesz sobie na przykład jakieś destynacje wakacji, sobie przeglądasz i o kurde, ale fajnie jest w tej Grecji. O kurde, a widziałeś tutaj w tej Grecji jak to wygląda? Ale zajebiste plaże tam mają. I wiesz, i pokazujesz jej to i nagle ona, ej, Szymuś, to może polecimy tam, bo ja mam tam dom. Ja wiedziałem, że ona ma tam dom. Musisz wyczuć, musisz to po prostu wyczuć i nic nie robić na siłę. Coś tam sugerować, ale tak jakbyś sobie to, jakbyś gadał sam do siebie, ale żeby ona to słyszała. Jak coś chcesz wymusić. Wymuszona pizza, którą wczoraj jadłem. Leżymy sobie, oglądamy sobie serial. W ogóle serial Otwórz Oczy, polecam, polski serial. Całkiem fajny, ale potem troszeczkę pojebany.
A i coś tam gadamy sobie o włoskiej kuchni, coś tam mówię, że znam zajebistą włoską restaurację, która ma pizzę neapolitańską, która zawija w brzegi ricottę i salami picante. Ona mówi, ej, nigdy czegoś takiego nie jadłem. Mówię, no jest fajne, to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre. No i wiesz, i olałem temat. Nic nie proponuję do jedzenia, a w lodówce kompletnie nic nie ma. I mówię, chuj, pierwsza się zrobi głodna. No i siedzimy sobie, a ona nagle, a nie chcesz tam jechać do tej restauracji, bo ja to się głodna zrobiłem. A ja, nie, no w sumie, no ja to troszeczkę może zjem, ale możemy jechać, jak chcesz zobaczyć. Nigdy nie możesz udawać takiego needy gościa. Needy, że coś potrzebuje. Mówisz, no dobra, w sumie jak chcesz jechać, to możemy jechać, nie? Myślisz, jak on 14,5 lat, to znaje taką sugar mom jak ty? Jak ty? O nie wiem, to będziesz miał ciężko. Ona to ogląda? W sumie już chyba skończyła pracę. Nie, jeszcze nie dostałem SMS-a, zamki pysk albo coś, więc jeszcze nie oglądam. Co, jaką ryjak ziemniak? To znajdź sugar mami, która ma ryjak pół ziemniaka. A, i musi być chamski. Musisz być chamski. Jeżeli nie jesteś chamski, to znaczy, że nie masz jaj. Nawet dziewczyna z kutasem jest lepsza niż facet bez jaj. Głupie pytanie. A skąd niby laski mają kasę? Od facetów. Czy to ojciec, czy były mąż, czy poprzedni facet, który będąc giganedy obsypał je kasą? Mało jest kobiet, które same zarobiły grubą kasę. Taka jest rzeczywistość. Ja wiem, że, wiem, jaka jest rzeczywistość, spokojnie. Ale czy ja mówię, że ona sama zarabia? Poprzedni jej chłopak... A nie, dobra, tego chyba nie mogę mówić. Ale no, ona nie ten, nie zarobiła tego sama, tylko ma od rodziców chyba. No bo to niemożliwe, że kurwa pracujesz tak mało, a masz tyle pieniędzy. No ja pierdolę. tak, Spawner cukierkowych mamusiek w Warszawie. Każda najdroższa restauracja w Warszawie oddaje. Następnie klub, który się nazywa Sen. Następnie klub, który nazywa się C'est la vie. Następnie, co tam jeszcze jest teraz po pandemii otwarte? The View było, ale The View już jest zamknięte. Sushi w Warszawie. Tam można się kurwa tyle plotek dowiedzieć o celebrytach i dużo tam jest takich właśnie mamusiek, które wychodzą, a z koleżankami sobie wyjdę, 3,40 plus, a może jakiś tam Szymek wpadnie w oko. No i wiesz, chodzisz tam, bierzesz sobie sushi za 30 zł i leciutko je sobie jesz, podgryzasz. A one tam siedzą, najebane już jak skurwysyn. No i po prostu podbijasz. Escobar nie działa. A te drogie restauracje, na przykład jak Lark i te drogie restauracje, gdzie sprzedają owoce morza, te na przykład homary za 400 zł, jakąś ośmiornicę za 300. Co jest kurwa? No i właśnie tak podbijasz do milfów. Musisz być leciutko umięśniony, musisz być wysoki, żeby podbijać do milfów, no. To musisz być, bo one to lubią, naprawdę. One muszą wiedzieć, że jak pójdziesz z nimi do łóżka, schwycisz za gardło, to że będziesz po prostu miał nad nimi przewagę, no. A nie tak, że one cię będą musiały ruchać, no. Ty musisz to zrobić. Lekko podlanych to lubią... Młodsze dziewczyny. A starsze to lubią takich, wiesz, no kurwa, jurnych byczków, co ja ci mam mówić. Ty chyba się pornosa za dużo naoglądałeś. Nie, ja się naoglądałem za dużo warszawskiego towarzystwa. A propos. Czekaj. Dostałem wiadomość. Jak tam? Ja wyszłam z roboty. Co nam chcesz? Przyjedź po 12. Nie ma sensu, żeby ona tutaj przyjeżdżała, jak jest stream. No bo co? Przecież nie będę... mógł mówić żadnych rzeczy. Znaczy, jak już będę najebany, to będę mógł mówić. A to od tego mam taką plamę. A dzisiaj moja szugrami pytała, czemu jest takie brązowe na ścianie. Co to jest? Ja też nie wiedziałem. Mówię, kurwa, nie wiem. Szukam kurew. Szukam kurew. Ty jesteś kurwą. Ja pierdolę. Jakim cudem ja, kurwa, nie mam pana? Co to jest? Nie! Jest cały shot z tego, jak ja się rozbieram? Dzisiaj, bo zapomniałem... Ale będzie pan, kurwa, ja pierdolę! Tak jecha, pierdolę, ej, test to! Monik. Zamki pysk. Pierwszy raz tego shota widzę, pierwszy raz! Co? No nie! Nie oglądaj tego! No nie! Mówiłem ci, żebyś tego nie oglądała!
Chcecie wiedzieć, co jest pisane? Dobra, to czytam. Wypierdala śmieciu jebany, szmaciarzu, pierdolona świnio jebana. Jebać cię, kurwo, pierdolę cię, męska dziwko jebana, nie zobaczysz mnie już. Ostałem ci furę, dziś kuta się złamne, spróbuj tylko. Tak, tak. Czekaj, bo dzwoni. No co mam powiedzieć? Mogę nie wchodzić na te stopy. Jednak już mieszkam sam. Czekaj, to może zadzwonię? Poczekaj. Ej, to jak będziesz przyjeżdżała, to chociaż możesz mi wódkę przywieźć? No. No to kup... A za ile będziesz? To kup mi 0,7 miętówki. I popitkę jakąś. I co? Popitkę jakąś. A nie, mam w sumie, to nie trzeba. A co jeszcze chcesz, kochanie? Nic. Tylko tyle. Dziękuję. Weźmy najgłośniej. Co? Jestem? Nie słyszę. No. Ale to Jezu, ja taka stara, to nie ogarnia. Dobra. Internetowy. Przestań to oglądać. To kupisz mi tą wódkę? Powiedz mi głośniej. No jesteś na głośniku. Cześć kochani, widzowie. A tylko spróbuj coś powiedzieć. Kochanie, a zajdziesz dziś w tyłek? Tak, ale przywieź mi wódkę. No to miętową, 0,7 miętowej. Co? Na trzeźwo, bo nie dasz rady? Nie, 0,7 miętowej przywieźć, bo jest krytyczny stan wódki. No pa. Co jest kurwa? Byś była obrażona. O chuj, tu już przed chwilą mnie... Dobra, to chuj, to siedzę i czekam na wódkę, ja? Nie ma IG, bo jest wysoko ustawiona w firmie i nie może podać. Słyszeliście? Nie można. Nie czytaj tego kurwo. Ja no to powiedz kiedy mam... To najpierw napisz, że nie czytaj, a potem pisz co mam czytać. Nie chcę nic mówić, ale z tą dziewczyną, jak miałem 19 lat, to byłem na łyżwach. A Paulina Kozłowska, co mam powiedzieć? Moja była dziewczyna. A jest jakiś inny ranking, na przykład ładnych stóp, a nie same chujowe? No, co to jest? Przecież to wygląda jak stopa minimalka. Jest taka buda obok dworca centralnego, jest taka buda z kebabami. I zatrzymał mnie pan Menel, żebym mu kupił coś do jedzenia. A ja, że byłem najebany, to podszedłem do tego kebaba i mówię, że poproszę dużego kebaba na zmieszanym mięsem, tylko żeby był wkurewsko ostry, żeby mu najebali tyle ostrego, żeby się zesrał. No. I odbieram tego kebaba, zapłaciłem, odbieram tego kebaba i daję temu żydowi tego kebaba. I odchodzę troszeczkę dalej i obserwuję, co się będzie działo. On je jednego, jednego gryza, drugiego gryza, trzeciego gryza, czwartego gryza i nagle go zaczęło palić i rzucił we mnie tym kebabem. A ja cały ujebany pojechałem, bo ja musiałem jechać do domu. Słuchajcie to? Rzucił z was kiedyś żul kebabem. Miałem kolegę z autyzmem, który podczas przerwy, jak mieliśmy przerwę w liceum, to on nie siedział z nami, tylko chodził przez cały korytarz, nie? I wiesz, chodził w jedną stronę i w drugą, w jedną i w drugą. I ja czasami dla beki po prostu stawałem mu na drodze, nie wiesz, że jak on szedł, to ja stawałem mu na drodze. I on wtedy się zatrzymywał jak zbugowany NPC i robi coś takiego. I jak ja mu zatrzymałem mu ruch, tak jakby, że stoi naprzeciwko mnie, to on nagle mówi, ale o co chodzi? I się tak bugował. Ale bardzo dużo mu pomagałem i więc nie ten, no po prostu to był mój kolega i robiliśmy sobie z nim takie żarty. Więc stojąc na drodze, na korytarzu, robiliśmy dla niego zupełnie inny korytarz, dlatego się zawieszał. O kurwa, co jest? Tak serio ludzie z autyzmem widzą? Ale to jest Franek, on nie ma autyzmu przecież. Dowód na brak autyzmu. Nie da się chyba. My kamraci jak i dymek tam. Żodny nie popuści koszty z nos. A ci kumi frelki kiere mają wielki oddych, a wieczorem nie chcą spać. Ona ma dzieci i chce u ciebie zamieszkać? Przecież mieszka u mnie. Bo ona jest po rozwodzie. Znaczy... Planuje rozwód, ale jeszcze jej chłop nie wie, że będzie rozwód. A że mają dzieci, to chuj. Dzieci też się prowadzają? Pojebało cię? To już jest to nie moja.
ptaszki wpierdolił. Ja robicie. Co będę włożyć dzisiaj? To może coś by się znalazło. Yeah. Mam przynieść hot doga? Tak. Paróweczko? No. Mam duży spadek po mężu Gangusia. Już to jest ostatnia wiadomość, jaką przeczytałem. Już pierdolę to. Nigdy więcej nic nie czytam od niej. Ja chcę żyć, kurwa. Ja chcę żyć. Ale chodzi o to, że ona sama podkręca to. I potem zobaczy na przykład jej mąż, czy nie wiem, jakaś kurwa jej teściowa. I będzie problem, rozumiesz to? Bo ona teraz się ha 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 podśmiewuje, nie? Robi sobie w chuja swojego męża. Ja też się śmieję, ale jutro mogę, a jutro mogę się nie śmiać, tylko mogę kurwa wylądować przywiązany do sufitu, nie? No za bardzo poddymia. Mi się wydaje, że on po prostu próbuje zwrócić, tak jakby próbuje zwrócić uwagę swojego męża, żeby on był zazdrosny. Nie wiem, naprawdę. Cały czas tutaj obok mnie jest. Spakowana. Jeżeli coś by się stało, jeden klik, rezerwuję bilet i wypierdalam stąd. Co? Nie wierzę. Kupiłam ci, kochanie, sushi, czeka na ciebie. Wiecie, że moja sugar mami zrobiła mi przez ten czas, co ja sobie streamowałem, to zrobiła mi bezę. Patrz, beza z tymi, z poziomkami, z malinami i z jagodami. Widzisz? Prawdziwa sugar mami. Dla dzieci zabrała. Kurwa, bez kitu, ona to dla dzieci zrobiła i pewnie ja dostanę kawałek taki jeszcze pogryziony przez dzieci. Ja pierdolę. Bo byłam sama. Co ja mam jej odpowiedzieć? Po prostu przyjedź do mnie. Widzowie, co chcemy ze stacji? Hot doga. Wódę mam. Albo wódę. Chipsy. Energetyk. Lód. Lód mam. Red Bulla. Nie, już energetyk. Grill przenośny, szlugi, panini, Pringlesy, 10 litrów bez skidu, zatankuj samochód. Czekaj, zatankuj. Płyn do sprytki, właśnie to mam. To Fifi, chleb, bez skidu, chleb się przyda. Czekolada, chipsy duszki, Kinder Bueno, polędwica sopocka, maczugi chipsy, piwo, żubr. Dobra, starczy, już starczy i tak jest kurwa. Dobra, wysyłam to. Dobra, jeszcze jedną wam rzecz pokażę. Mam nadzieję, że nic tam nie... Dobra. Patrz co ona mi kupiła. Ja nawet nie wiem, jak mam to założyć, kurwa, na siebie. Patrz. Czaisz? Ja nawet nie wiem, jak mam to kurwa założyć na siebie. I to podobno kosztuje 400 zł. Ale patrz, tu są jakieś te dwa... Ja naprawdę nie wiem, jak mam to kurwa założyć. Napisała mojej sugar mami całą listę zakupów. Ona napisała, pojebało cię. Na Discordzie to wysyłam. Ona serio to wszystko kupiła. Na Discordzie to wysyłam. Ona serio to wszystko kupiła. I napisała, nienawidzę cię. I dwa hot dogi kupiła, rozumiesz to? I żubr? Bez kitu jest kurwa żubr tu. Nie. Pytam, kiedy będziesz? Za 5 minut. A, no dobra. A kupiłaś wszystko? Tak. I grilla też? Co? Grilla nie było. Nie było grilla? Dobra. Ale jest żubr na kasa. Drogi ruski ze smażoną cebulą? Co ty kupiłaś? Bo ty lubisz. No żołądkowa deluxe taka? Nie było innego. A jak nie było? Nie było. Pustka. A wiem, że żubrówki nie chcesz. Jak nie chcesz żubrówki? No, żubrówka jest... po żubrówce. Ale mam najlepszą wódkę żubrówka. Wyślij babcię do innego sklepu. Podziękuj mamie za to Fifi dla mnie. Dziękuję, mamusiu. Ej, słyszysz? Mamcia. Co? Poka nogę, mamusia. Nie. Jak zapłacisz za nogę mamusi, to ci pokażę. Coś mi kurwa się nie zgadza z tym... Co zrobiłeś z tym? Przyznaj się. Trochę cyjanku dodałam. To nie jest normalna ostrość. Jak ty żulowi bez kitu. Może... Zapytaj mama, jak ocenia lasagne. Ej, mama! No? Jak oceniasz lasagne? Tylko musisz głośno powiedzieć, bo nie będę cię słuchał. Mama, 10! Ładna jest ta mamuśka, bo głos ma jak stara alkoholiczka. Trochę w życiu przeszłam.
Czyli matka Franka. To nie jest mama Franka. To nie jest mama Frania. Ej! Co mi kupuje za 400 zł? Nic. Już wyjdź i nic nie mów, proszę cię. Nie wchodź tutaj i nic nie mów. Czy ty pokazywałeś? Wyjdź i nic nie mów. Już ty za dużo powiedziałaś, tak i tak. Już nic nie mów. Widzę, że nikt nie wie, co to jest nawet. Już nic nie mów. Tak. Zgadza nic się. Nie mów i nie wchodź tutaj. Nic nie mów i... Tak, pierścień erekcyjny. Co? Pierścień erekcyjny. Celownik do fiuta to jest? Nie. To chodzi o to, że jak założysz to na chuja, to wychodzi ostrze. Co? Przestańcie to mówić, a ty przestań się pokazywać. A bo z kitu, to tam leży. Ty to tam rzuciłaś? Oszalałeś. Weź to stamtąd. Ale bez kitu, czemu ty przyjechałeś swoim samochodem, a nie moim? Przecież brałaś mój samochód. Boże, no miałam mały problem na jutro. Jutro ci powiem. Jaki mały problem? I czemu włączył... Ja pier... Tego nie możesz pokazać. Nie pokazuj tego. Moja matka siebie bije. Nie pokazuj tego. Ale będziesz słuchany? Nie będę. Na alkohol. Co? Na alkohol masz. Jaki alkohol? Co jest, kurwa? Mówisz, że nie masz kasy. No nie mam. Ale już mam. Co jest, kurwa? No już teraz mam. Może być na jutro? Za samochód. Naprawdę bym chciał, żeby była to ustawka, ale... No ale to nie jest ustawka. Ja już mam rozpierdolony tak mózg, że szok. Właśnie byłem na spotkaniu, znalazłem rozbite Audi na rondzie wytraczna. Wygląda tak samo jak twoje. Nie wiem, ja już mam dość, kurwa. Po chuj ja w ogóle streamuję, jak przychodzi mamusia i daje mi 3 razy więcej to, co ja zarobię na streamie? Tak o. Po co ja w ogóle streamuję? Z pasji. Jak to chyba mama Box de la Zeta pod tym ja. Pa, pa, dziękuję za dzisiaj. Pa, pa.